Hej, cześć siemaneczko, wszystkim witam was w kolejnym odcineczku ze szczurolotem z serii Synowie Lasu. I w końcu jesteśmy w lesie, a nie tak jak ostatnio na baddonie. Akurat plenik, wpierdala se staruch. Oczywiście, dobra. Jaka niwa. Dobra, lecimy. Aha, dobra, no chciałbyś. Więc lecimy tutaj na plażę i plażą przejdziemy aż do tego właśnie tutaj, co jest w ogóle w tych tutaj rzeczy. Bo tutaj patrzcie, mamy cholerę w ogóle rzeczy już. Woda. My już mamy tyle kurde, weź se to no. Ja mam tyle kurde już tego, tylko rozłożyć mogę. Dobra, lecimy dalej, zobaczyć, czy będzie jakaś amunicja. Podnie. Snickers. Znalazłem jakiś kombinezon kamuflujący. No, spodnie tam widziałem właśnie, że są. Gdzie tutaj w ogóle ten? Ja chcę zobaczyć w ogóle w końcu jakie stroje tutaj są. Bo mamy kilka stroi. Kurtka taktyczna, kurtka skórzana, taktyczna, załóż, nie mogę, jakaś marynarka, kurtka skórzana. A gdzie są spodnie? Właśnie chcę ten kamuflujący. No gdzie on jest? Nie ma. Tak zbagowana jest gra? No. O, papierowa tarcza, fajnie. No to też mam, nie wiem skąd. Bucla z helem, no spoko. Przydałoby nam się zdrzemnąć, wiesz? Co? On nam pokazuje ten ekran, tak? No wpierdalaliśmy te rany. Powinno nam to starszyć, co nie? Ale dobra, jak my tutaj jesteśmy, to ja sobie mogę wpierniczyć. Biała mewa. To się chyba nie ogarnie nigdy, co nie? Dobra, zjedzmy guaranę. Tam trochę tutaj podbije. Coś tam znalazłeś ciekawego? Mewę. Białą mewą cały czas. Zajebaj. Dobra, tam już nic nie będzie. Mięsko. Lecimy teraz do tamtej jaskini, co widzieliśmy na mapie. Na GPS-ie. Ty widziałeś? No ja widziałem. Znaczy widzieliśmy z widzami. W ostatnim odcineczku, więc... Nie, bo widzieliśmy to jestem też ja. Oj tam. Widzieliście. Co to mam? Ramen mam w ogóle do zjedzenia. Co? Ramen. Czaisz to? Ramen. Zupki ramen. No, nie wiem takich rzeczy, to nie wiem. To jest taka chińszczyzna. Szybkiego. No kiedyś mi Dawidek przywiózł chińską zupkę z Chin. Z ryżem. No. Ogólnie lubię chińszczyznę. Ja nie. Ja lubię ziemniaczanyznę. Ja też lubię ziemniaki, jak najczęściej jeść. Fryteczki, chipsiki, smażone, gotowane, znaczy pieczone. Ja chipsów nie jem, no to wiesz. Jak to ale... kurwa nie jesz? No nie jem. Jak to kurwa chipsów nie jesz? No nie jem. Po prostu nie jem. Nie da się tak. Od czasu do czasu może to skupnę z 2, 3 i tyle. Wiesz co, weź ty idź kurwa do psychiatry. Po prostu... Ja kiedyś pierniczałem to na kilogramy. Ja do dzisiaj. Dobra, zobacz te... Ile ty masz lat, ile ja? No 18. No właśnie. Ale co ma wiek do tego? Ja już jestem za stary na chipsy. Dlaczego? Bo tak. Myślisz? Jeb, jaka fajna plaża. A myślisz, że mi też przejdzie? No, możliwe, że kiedyś tam ci przejdzie. No. Ale fajna miejscówka myślę, w ogóle, żeby tutaj się rozbić, nie? A ja myślę, że w twoim wieku dostanę raka jelita grubego. Odpierdala chipsów. Co to? Tutaj... Albo raka trzustki, jak jakiś inny gumbo. Szmata. Ała! Sorry! Ała! Ja ci z toporka nie walnęłem. No z pałki mi dałeś. A pałka ma mniejszy ten. To też boli. Ale mniej zabiera. Mam ekwipunek wypchany syfem. Nie tylko ty. jakąś jaskinię, widzisz? Ale... O, tak, mamy niedaleko. Ja nie wiem, czy to nie jest jaskinia po ten. No ja już wiem, co to jest za jaskinia. To jest chyba ta końcowa jaskinia. Czemu mi powiedziałeś? Chyba powiedziałem, a nie. Nie mów mi, to nawet nie mów mi takich rzeczy pod chyba, bo ja się domyślam, co to jest za jaskinia i ja nawet chyba w niej byłem. Tylko nie przejdziesz dalej, bo nie masz karty. Numer karty, chuj starty. Po co można się włamać, czy nie? Tak, tutaj się rozbijamy, jak jesteśmy tym. Jak tutaj dolecimy helikopterem, to tutaj się rozbijamy. Więc ja byłem następny spawn. Bo ja mieszkam na tym półwyspie, do którego idziesz. Aha, ale my chcemy obkrążyć ogólnie mapę, co nie? Ale do tej jaskini też możemy wejść. Coś tam na pewno jest. Tej jaskini. Jest, ja wiem, bo tam byłem. Łopata. Nie. Nie? Nie, ale coś fajnego. Kurde, aż mi smutno, że ja te miejsca poznaję już. Z jednej strony tak, z drugiej strony wiesz. Ja mam nadzieję, że twórcy pozmieniają tą mapę jeszcze. Chociaż troszkę. Mogą. Obeszliśmy to już. Gdzie jest te wejście? To dziwnie wygląda, jakie zarośnięte. Gdzieś ty się stracił. Tu. Tam masz wejście, no. Tam chyba obok ciebie idzie. Tu, o, mam, dobra, no. Tu. Aha, to już chyba wiem, co tam nawet będzie, ale to... Nie będę se tutaj spoilerował. W ogóle przejście dla psa jest. To jest. Tu będzie rekin, to od razu ci mówię. No to spoko. Podejrzewam, że będzie rekin. Właśnie nawet nie pamiętam, czy tu jest rekin, czy obok. Jak jest tutaj, to obok jest rekin. Wycinek z gazety. No wiem. Odłóż to. No odłóż to, baranie. Dobra, to ja mam butlę z helem. Jakim kurwa helem? Znaczy z tym, no. Laptopa w ogóle, którego nie możemy wziąć. Śniadanie. Gdzie masz śniadanie? No nie, toperze wyleciały. Mikołaj mi mówił, że oni tu na śniadanie jedzą, że nabijają je patykiem na dupę. Aż tak? No. Że takie coś widział. Ale daj mi tutaj przejść kawałek, tak żebym widział. Mutanty, kanibale i inne gówna. Ale tutaj? Czekaj. Tak, tak, tak. Chodź, testujemy klamkę. Palcówa jest. O, palcówka. Mam ci pomóc z tymi strzałami? No. Czemu nie mówisz? O kurwa, jest aż 4 tu. Ty, to są pojedyncze kule. Ja tam granata rzuciłem ostatnio. Zrobię tak samo. W ogóle widziałem ten, na jednym z moich odcinków kanibala, jak srał. Znaczy, sorry, mutanta. Ale jak srał? No, nagrało się. Shorta z tego zrobię. Mówisz? Dobra, gdzie tu jest ta klamka? Klamka zapadła. W skrzynce jest klamka. Masz jeszcze jakiegoś tutaj? No, mutant jeszcze jest. Palcuwa ci została. Ale mnie jebnął. Zostaw mnie. Jezu, nie trafić. Ty mnie chyba trafiłeś. Wiesz co? Ja se może zmienię na paralizator, będzie najlepiej. Nie dobij mnie, proszę. A ty żyjesz w ogóle? Leżę. Leżysz? No. Ja o tym nie wiem. Ziemkę oglądam. Uratowałem cię. Uważaj. I wziął go, poraził. Oła, co mnie walnęło? Tam jest jeszcze ten. Jeden. Możesz mi tutaj z tym? Ja leżę. Żeś ty mnie podniosłeś i się położyłem znowu. Ała. Kurde, jakby to ją zabić? Na pistoleta nie masz? Ale czekaj. Bo ona tam poszła, dobra. Gdzie ona poszła? Kurwa, wypierdalaj! Kanibal mnie atakuje, czekaj. Ała! Kurwa, pierdolona gra! Ej, kto nas tutaj uratuje? Leżysz? No. Ja pierdolę. Wiesz co jest najśmieszniejsze? Chciałem sobie wziąć tabletki, co nie? Otworzyłem sobie inwentory, jak już stałem, tak że on się zblokował. Nagle on się pojawił koło mnie, walnął mnie. Czaisz to? Jaka ta grama, kurde, ten? Dobra, E i respawn i gdzieś się tam odrodzimy. My się odrodzimy zaraz obok. Pewnie w jakiejś wiosce albo coś. Nie, w jaskini. Ja wiem, bo już tu ginąłem w tej jaskini. Dobra. Aha, my jesteśmy tutaj, dobra. Teraz nie wiem, która odnoga. Ja sobie wezmę może plecak, co? Gacusie. A my nie mamy iść tam? Tutaj w dół? No mamy. No właśnie. Co tam masz? Gacusie. Nie chodziło o gacki. O bułkę? Też nie. Czekaj, ja sobie może się ulecę, co? On mi kurde wziął cały pancerz. Ściągnął. Jakim cudem? Co ci tam stało? No kurwa, z dupy mi wyleciał, kurwa, chłop. Mnie jebnął. Tylko się obróciłem, wiesz? Wy nie zdążyłeś się zblokować. Nic. Ty głupia flądra. Zabiłeś go? Ty torbo. Próbuję. Zabiłem. To potnij. No. Jak szynkę w intermarsze. Gdzie mamy tutaj iść? Nie wiem. Naokoło? Czekaj, bo mi latarka słabna. No i teraz to świeci. Już trzeba będzie pamiętać, żeby tam pójść. A to z drugiej strony może będzie paralizator. Albo nie, bo w jednym z przejść chyba nic nie ma. Nie wiem, teraz nie pamiętam właśnie. Obejrzyjcie u mnie 4. odcinek. U mnie w 4. odcinku to się znajduje piłę mechaniczną. Tu będzie rekin, tak. No, to jest tutaj. I co to jest? No, zobaczysz. Podejdź, to się dowiesz. Kości? Nie, dzięki. O! W końcu mamy sprzęt do nurkowania. Aha, tu jest ta podziemna jaskinia. Dobra, tam przejście jest dalej. Nie, tam jest wyjście. No wyjście, że później tam kawałek dalej przechodzisz. Tam jest wyjście na zewnątrz. No na zewnątrz, ale że z tego wychodzisz. Z wody wypływasz. No tak. Ktoś w tej wodzie jest? Nie ma. Czemu wy zawsze robicie takie rzeczy z Fenrirem? Kurwa, nie wiem. Ale to Fenrir na tym, na grupie naszej. Na chuj on to wysyła? Pytaj się mnie, a ciebie. Ale kurwa, ty też odpierdalasz takie rzeczy często. No wiem. Ale po chuj wam to. No tak jakoś. I tak nie wejdę, jeśli coś robię. Pocznego. Ja se wpierniczam nogi. I ręce. Ja zabiłem pajączka. Pyszne są te nogi i ręce. Nakarmię rekina. Czym? Tym. Pajączkami? Nie, tym, o. Aha. No. No i widzisz, patrz, położyłem mu. O. Takie rzeczy tutaj są jeszcze. Ty, stoję na tej ręce w wodzie. Lol. Widzisz to? Widzę. Tylko mi już bateria padła, wiesz? W tym. W latarce, a nie mam już więcej baterii. Patrz mnie. Lewituję. Zarobiście. Tylko czekaj, ja sobie przełączę może na zapalajkę. Żeby w ogóle coś widzieć. Idziemy? Cofamy? No cofamy, już idziemy ten z powrotem, tak? Którędy ty idziesz? No tędy. Górą. No nie wiem, jakoś cię wyprzedziłem. No bo poszedłeś z kutami. Jak rodowity podlasianin. No właśnie, sam się przyznajesz, że jesteś z Podlasia. Nie jestem z Podlasia. Na Podlasiu wakacje spędziłem, okej? Okay? Czekaj na mnie. Nie. Zygmunt, czekaj. Po co? Bo trzeba będzie pójść w tą drugą odnogę. Idziemy. A moja zapalajka H mi tutaj pokazuje. No gdzie ty idziesz? Gdzie idę? Tu. A no faktycznie, no. Bo tu ich było chyba tak dużo, nie? Czy nie? Czekaj, ja może tutaj zjem coś. Czy kurde, tapsy jakiej wezmę. Ja pierdzielę, lepiej się nie chce do szkoły jutro. Weź nie stękaj. Mi się nie chce do pracy, no ale idę. 3 miesiące miałem wolnego. O kurde. Ja miałem wakacje teraz, bo już w 4. klasie liceum jestem. A byłem w 3. pół roku temu. Kim ty się bijesz? Obciąłem mu nogę. Komu? No mu. O kurde. Czekaj, ja tutaj się cofnę kawałek dalej. Ja chcę coś zrobić. Gdzie tu jest ta też bomba? Połącz. Tu. Ja pierdolę. Ej, czemu on mnie ominął? Nie wiem. I czemu on tutaj w ogóle przyszedł? Palcowa, idź mi stąd. Pilnuj, żeby mi tutaj nie weszedł, bo ja chcę się... Chcę zrobić bombę dla niego. Zegarek i co jeszcze? Aha, 5... Dobra, robimy C4. Spoko. Czekaj. Odsuń się. On też chyba padł, nie? Zostawił samego z palcówą. Oskurujemy go. Wjebałem ci kosę w plecy. Dzięki. Dobra, najważniejsze, że się udało. Musimy tutaj coś zjeść. Dobra, kole. Wypij. Wow. Ej, on tu żyga. Albo sra. Patrz. Nie widzę, czekaj. Idę. Biegnę. Szybko, chodź. Idę. Patrzę. Szybko. No przestał. Tutaj drugi jest. No. Ile ich jest tutaj? Czekaj. Ja mam granata. No to rzucaj. Tam jest jeszcze mutant jakiś. O. Radyjko. Le. Mięsko. Smacznego. A przy tych się nie dało się też wyskurować ich. Ja nie skurowałem tej samicy. Ja wiem, że się dało właśnie. No da się. O, tu jest. O, nejdzik. Wiesz, że ją skurowałem chyba. Radio tutaj? No. Ale jeszcze można pójść tam dalej, wiesz o tym? Gdzie dalej? Na razie płody. Wiem, 2 tylko. 3. No to 3. Niedużo. O, paralizator. No i masz. Ale jest chyba jednorazowy, jakiś dziwny jest. Patrz, Zeko tu jest, patrz. Gdzie? Gdzie masz Zeko? Tam był, tam przeszedł. Siema, Zeko. Jednorazowy mówisz, że on jest? Znaczy, no nie jest jednorazowy, ale... Ale raz strzelisz i jest bezużyteczny. Oba. Ciekawe, kiedy The Forest wyjdzie z Early Accessu. Nie wiem, znaczy tak jak ma być premiera niby. Kiedy? Nie wiem właśnie, nie patrzyłem teraz. Jakoś 20 maja? Szybko. No pierdolisz. Dobra, chodź tutaj ten, za trupem, jakieś... musimy przejść. Na pewno będą jakieś update'y. Aha, tutaj są flary tylko. Czekaj, bo mi bateria pada. Te baterie w tych grach tak szybko padają. No. Ale ładnie świetny wygląda. Dysk. A już tu byłem przed chwilą. Czy ja wiem, czy ładnie. W jedynce wyglądało podobnie. Latarka wygląda zajebiście teraz. No, latarka tak. Wtedy latarka była do dupy. Ale chyba, że ktoś ci świeci. Jak ktoś ci świeci, to widziałeś wszystko. Ale ładnie i tak wygląda. No, latarka to jest kozacka. Znaczy nie latarka, tylko ogólnie nawet flara. Ładnie wygląda w ciemnościach. W sensie światło ogólnie. No. To jest mega. Nie powiem, ale... Gacusie. Gacki. Zepsułem, zgasiłem tylko. Siekierą zgasiłem, tak? No. Szkoda, że tych kaców mi się pozabijać nie da. No właśnie. Mi się przydało. Ale fajna jaskinia. Nie jest taka mała. O to chodzi. Najbardziej. No, jak inna. No większość jest takich małych, co nie? Wchodzisz i wychodzisz. Trzeba nacelować to. I co, noc mamy? No. Kuźwa jak zwykle. Dobra, no rozbijamy namiocik. Kuźwa, nie da się nigdzie namiotu rozłożyć. Ja nie mogę tutaj... O! Tu mogę. Jezu, i lag dostał, kurde, oczywiście z patykiem. Ja sobie zapisuję najpierw. I teraz zetka. Okej. Tak, już mamy tą jaskinię zrobioną. To bym poszedł tam zobaczyć. Najpierw. Gdzie? Tam, gdzie są te nabite chłopy. Tam nic nie ma. Ale to różnie. Od save'a do save'a mogą inaczej się też respić przedmioty. Chuja prawda. Powiem ci, że mi się zdarzyło już. Tak? Co na przykład? Chyba amunicja mi się zrespiła tam, gdzie w ogóle wcześniej nie było. A tu nic nie ma ciekawego. Już zadowolony? No prawie. Wiem, że tu jest miejsce katastrofy, to nie? O, patrz kto przyszedł! O! Przyszedł do domu, bo on tutaj się ten... No biega kotystyk! Idzie i biegnie. O tu gdzie jesteś mamy suszarkę ustawioną. Co mamy? Suszarkę? No. No. Jezu. Co, tutaj się rozbiłeś, tak? No. Budujemy zamek. Zamek. Na wodzie czy pod wodą? Przy. No z jednej strony, wiesz, dobre rozwiązanie, co nie? Ogólnie przechodząc na wprost wody, dojdziemy aż do domu. No... prawie. No prawie, no. A po drugiej stronie byłeś? Zobaczyć? Nie wiem. Nie pamiętam. Ale nie będę tędy płynął, tylko może coś tam będzie jeszcze po drodze. Ale chociaż Kelvin za nami idzie, co nie? Teraz. Już nie idzie. Odpoczywa czy go zabiłeś? Nie wiem. Odpoczywa. Gdzie on jest? No poszedł tam pod tym, pod domkiem. Poszedł spać. A. No chodził za nami kilka dni, nie? Kuźwa, zanim nas znalazł, to wiesz, pół dnia, co nie? Pół dnia, chłopiec, 3 dni chyba minęły. Z GPS-em. Gdzie wy, kurwa, jesteście? Baterie, dajcie mi baterie, da się skraftować baterie. Na chuj ci baterie w dzień. Nie, ogólnie, że miał do tego paralizatora, co nie? O, nie ma. Ina. But. Chciałeś buty, to masz. Następny. No to jest tylko jeden, taki brzydki. Przemoknięty. Jak chcesz. Przemoknięty? No. Wiesz co byłoby fajne? Jakby dodali odpływ i przypływ jeszcze. O, to dopiero. Przywiązanie do szczegółów level 1000. Dobra, więc my tutaj zakończymy cały odcinek. Więc to by było na tyle. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji. I widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy powoli zmierzać do domu. W końcu zbudować coś. Po drodze jeszcze, jak się nie mylę, chyba są 2 albo 3 jaskinie. Więc też tam wpadniemy. Więc nie. Czemu nie? Chyba, że do drukarki pójdziemy. Jeżeli się uda, no to pójdziemy do drukarki. Więc to tyle. Trzymajcie się. Bye bye. Pa, pa.